wrócę do tego, co pan powiedział, że po 7-8 latach, tak? Wrócił pan do tego. Czy to nie jest, czy 7-8 lat myślał pan i ciosał to? Bo zastanawiam się, czy po takim długim czasie nie ma już zmęczenia tematem, że już pan jakby jest znudzony tym i chciałby już robić coś nowego, a tam to ciąży. Ale to było w ten sposób, że ja przecież napisałem chyba 3 czy 4 powieści, cały czas pracując nad Sońką. To znaczy cały czas do niej wracałem, coś wyrzucałem, coś poprawiałem. Pan jest tytanem pracy. Dziękuję panu bardzo. Będę teraz to powtarzać. To generalnie jestem osobą leniwą, ale ta leniwość się wyłącza, gdy mówimy o pisaniu, czy o takiej pracy ze słowem. Czy tytan? Nie wiem. Czy pracy? Też nie wiem. No, rodzi się takie podejrzenie. Dużo pisze może grafoman. No, ale na szczęście te nagrody nie biorą się znikąd. Ale czy to jest tak, że rzeczywiście jest pan po prostu zdyscyplinowany? Czy to czy pcha pana ta konieczność? Czy to jest tak, że nie, mówi pan, że jest pan leniwy? No aż trudno mi jest w to uwierzyć rzeczywiście, patrząc na te ostatnie pana powieści, które były no, naszym widzom znane i cały czas się ukazują. To nie jest tak, że na głodzie pan trzyma czytelników, którzy muszą czekać 10 lat na nową powieść Karpowicza. Czy pan się przemaga, tak, że tak powiem, do tego pisania? Czy... Nie, akurat do pisania nie muszę się szczególnie zmuszać, jeżeli czuję, że to jest historia, którą chcę opowiedzieć, bo często zdarzają mi się falstarty, tak? Mam kilka takich rzeczy, co to miały być powieścią. Wydawało mi się, że pomysł jest świetny, no ale niestety po napisaniu tam 50 czy 100 stron okazywało się, że kompletnie mnie nie interesują ci bohaterowie, że to jest źle napisane, nic z tego nie będzie. Bo powiedzmy, że drugim bohaterem takim, powiedzmy, czy raczej narzędziem w tej historii jest Igor, czyli Ignacy, który funkcjonuje w Warszawce tak zwanej, natomiast jest stamtąd i musi odnaleźć w sobie tego człowieka z Podlasia właśnie. Czy pan też w taki sposób uciekł stamtąd i powrócił? Czy to jest również pana historia? Nie, tutaj bohater powieści zbliża się do mnie najbardziej i właściwie wyłącznie w imieniu. Te imiona Ignacy i Ignacy są bardzo podobne. Nazwisko Karpowicz też tam się pojawia, ale... Ale na okładce. Nie, gdzieś jest, z Karpowiczami czy... Tak. Gdy są wymieniane ofiary wojny, bardzo możliwe, tak. Tadeusz wtedy... Karpowicz, tak? Bo nie pamiętam, nie pamiętam. Wszystko czytałem jedno, no w każdym razie... No cóż, jakby poza imieniem, tak, mogę powiedzieć, że z powieściowym Ignacym dzielę język białoruski, czy tą gwarę, czy dialekt białoruskiego. No bo w tym języku przede wszystkim mówili moi dziadkowie. Więc jestem, powiedzmy, dwujęzyczny. Czy byłem, no bo to się jednak zapomina, jak się nie używa. Natomiast nie miałem nigdy takiej potrzeby, którą w czyn wdrożył mój bohater, żeby się odciąć od tej podlaskości, wiejskości i tak dalej. Nie, ja bardzo zawsze czułem się i czuję związany ze swoim kawałkiem ziemi, to znaczy z tym kawałkiem, w którym się urodziłem. Więc to jest raczej, powiedziałbym, kreacja albo taki wariant mnie samego, który się nie wydarzył. Ale tutaj chyba nie ma aż takiego prostego podziału na człowieka, który przyjeżdża z Warszawy w jakieś zupełnie obce miejsce. On się tam dość dobrze czuje i tak mi się wydaje, że w dzisiejszym, nie wiem, 2014 trudno już w ogóle taki podział nakreślić, bo ludzie z miasta, ludzie ze wsi też tweetują, też mają internet i wszyscy jesteśmy właściwie ludźmi w sieci, więc Wioska. Jesteśmy w takiej globalnej wiosce i jeśli chodzi o dostęp do informacji, to jest dzięki... Znaczy to internet zmienił wcześniej trochę telewizja. Wszyscy mogą wiedzieć dokładnie to samo, tak? Czyli jakby tutaj ten dostęp do informacji się... Czy podległ procesowi demokratyzacji. No tak, ale bohater jednak tutaj na początku wpada w czarną dziurę w pewnym sensie. No, ponieważ na Podlasiu trafia do miejsca, czarne dziury się zdarzają. W pewnym momencie, właśnie kiedy się pojawia, to się okazuje, że nie ma zasięgu. To prawda. W związku z czym on nie jest w sieci, on jest poza siecią. I tam spotyka się z starowinną Sońką, która ma niezwykły życiorys.
Ale to jest wspaniałe. Wspomniał pan o dziurach w zasięgu w Beskidzie Niskim. Też są dziury w zasięgu i na przykład ten dom, w którym spędzamy wakacje, zasięg jest tam możliwy tylko przy studni. Ale czy takie punktowe, albo na przykład chodzi się z telefonem. Przy tak, czarnej dziurze znaczy. Tak, przy wodzie. Może woda te fale jakoś tak. Ściąga do siebie i połączenie, nawiązanie łączności umożliwia. A czy Warszawa musi być zawsze Warszawką? Tak zauważyłam, że jak ktoś wyjeżdża na wieś, to potem mówi o Warszawie w taki sposób, że to... Znaczy ja w Warszawie, jak jestem na wsi, o Warszawie mówię Warszawa. Nie mam, ale że w Warszawie jest Warszawka, to tak, to wszyscy wiemy. A co on widzi w niej? Czy, bo ona dla niego jest tylko jakby taką wizją, tak zrozumiałam z tej książki, że no właściwie on przejeżdża na tym swoim motocyklu nowoczesnym, trochę w taki sposób, nie wiem, zły cowboy i widzi dziewczynę w sukience, w kwiatki. Czy to dla niego wystarcza, żeby aż po prostu ryzykować życie tą, bo on ryzykuje też swoje życie dla tej miłości? Wydaje mi się, że wystarcza. Czasem ludzie są dość nieracjonalni, bardzo przepraszam, że to mówię. I często jakiś impuls, którego nie da się potem opowiedzieć czy rozłożyć na czynniki pierwsze, decyduje o bardzo ważnych rzeczach. I no, mnie osobiście, powiedzmy w sposób zapośredniczony, uczestniczyłem w takich absolutnie nieprawdopodobnych, szalonych i bardzo trwałych zakochaniach moich przyjaciół czy znajomych. Nie wiadomo dlaczego, to się po prostu zdarzyło. Nie wiem, czy polecać taką straszną miłość, dlatego że ta miłość nie przynosi niczego dobrego. Znaczy nie przynosi, no po prostu się zdarzyło. Jest skonsumowana, ale też konsumuje ich. Tak, dokładnie. No ale Sonia nie wyrzeka się nigdy do końca życia swojej miłości do Joachima, do najeźdźcy, tak? Pozostaje mu wierna. Ale tutaj też jest zupełnie drugi przykład miłości. Nie takiej spontanicznej i nieracjonalnej, tylko nieomalże wyrozumowanej. Znaczy Miszy, tak? Tak, kiedy ona jakby po prostu... Próbuje. Próbuje go pokochać i... I on ją też. Właściwie on tak kocha już. Tak sobie wytłumaczyła, że on jest taki dobry, taki opiekuńczy i próbuje się tak doszukać w nim. Tu mi się wydaje, jest główne jej kłamstwo. Znaczy, jej główny udaje, grzech. Go... Tak. Przymusza się do tej miłości do niej. Do niego. Ale jeszcze pomówmy o tej drugiej głównej bohaterce, którą jest Sonia, jako kobieta już dorosła bardzo, staruszka. I zastanawiałam się... Skąd pan właściwie odnalazł w sobie tę staruszkę? Tak, taki Flaubert z bardzo dojrzałą bohaterką. Ja uwielbiam staruszki i staruszków. Pierwsze lata mego życia, dziadkowie, babcie, odcisnęły na mnie bardzo, bardzo fajne piętno. Bardzo długo, do powiedzmy początku studiów, kumplowałem się tylko z osobami znacznie od siebie starszymi, bo rówieśnicy mnie kompletnie nie interesowali, nie było o czym porozmawiać, nie było na co patrzeć. I jest we mnie jakiś do dziś, co widać w tej powieści, rodzaj fascynacji starością. No bo to jest schyłek życia, to jest jakiś rodzaj... Nie zawsze, ale często spokoju, a nawet gdy zdarza się furia, to też jest fascynujące. Znam takich staruszków w dość dobrej formie fizycznej, biorąc pod uwagę wiek. No i na przykład uruchamia im się nienawiść do świata, to znaczy to, że muszą umrzeć, tak, że tak to jest skonstruowane wszystko. I to też jest jakoś tam przejmujące, taka złość, że jak to? I nic z tym nie można zrobić, tylko można to w jakiś sposób, no nie wiem, okazać. Pan jest w Sońce zakochany, to moim zdaniem. To jak pan maluje jej twarz. O to chodzi, żeby w swoich bohaterach się zakochiwać, nawet w tych, którzy nie są jednoznacznie dobrzy. Może dla pisarza to jest pociągające, bo takie osoby po prostu mają w sobie więcej historii
niż osoba 25-letnia i taka już dojrzała Sonia. Oczywiście. Ale młodzi z kolei mają plany, które można po prostu bezkarnie rysować. To też można prawda. Te plany i potem krzyżować. Ta książka dla mnie jest przede wszystkim powieścią o takim pełzaniu historii, o tym, że gdzieś ta historia cały czas wokół nas się dzieje, ta wielka historia, ale trudno jest powiedzieć tak naprawdę, gdzie ona jest, dopóki ona tak do nas nie podchodzi. Są takie momenty, na przykład przejazd motocykla przez wieś, tak? Pierwsze wejście, nie wiem, tych Rosjan, gwałt na pierwszej dziewczynie ze wsi. Czy pan w swoim życiu miewa takie momenty, że pan po prostu czuje, że ta historia podchodzi panu pod próg? I jakie to były momenty takie? No, na szczęście rzadko, ale czasem się to zdarza. Kiedyś na przykład, jak mieszkałem w Etiopii, to nie wiedziałem, że bardzo długo, że trafiłem, wyjeżdżając, nie zdawałem sobie sprawy, że trafiłem na czas wyborów do parlamentu. No, możecie sobie państwo wyobrazić, jak wyglądają w Afryce wybory. Nie. No i jakby na przykład strzały tak na ulicy, na której mieszkałem, takie zamieszki. No i wtedy poczułem, że ja tu sobie, jak ten biały, siedzę w takim kokonie, tak, w wygodnym mieszkaniu, mam co jeść, co pić, mam nawet prąd. Co prawda telefony odcięli, ale prąd był. A tutaj właśnie ta wielka historia, o której pani wspomniała, jest na, nie wiem, na 10 metrów ode mnie. I to nie jest nic dobrego, tak? Ta historia zawsze komuś niszczy życie, zawsze kogoś rozjeżdża. Ja jestem... Ale jest też dobra historia, która przynosi zmianę na lepiej, nie? Nie, bo jak rozumiem... Tak, nauka, tak, ale ta nauka, powiedzmy rozwój nauki, tak, antybiotyki, szybsze i wygodniejsze samoloty. Wychowanie dziecka, tak. Opieka nad zwierzętami. Ale to są takie prywatne historie, tak, jednostkowe, pojedyncze. One nie są historią? Ja to wyjmuję. Ja to pomimo, tak, to się dzieje pomimo, a ta wielka historia to są właściwie wyłącznie wojny, tak, to jest coś, co nas... rozjeżdża. Czy to znaczy, że tak te wsie też mogą, nie wiem, zaistnieć w mieście? To znaczy, są te pewne środowiska, które mają te kluby, do których nie chodzą, znaczy tych ludzi, których nie lubią i są zdefiniowani ci ludzie? No do pewnego stopnia tak. Jeszcze jak byłem bardzo, bardzo młody, to istniała taka instytucja ławaczki. To polegało na tym, że przed każdą chałupą, przepraszam, od strony ulicy, była ławka i to było trochę jak z klubbingiem. Były ławki lepsze, były ławki gorsze. Te podlaskie wsie bardzo często to są takie ulicówki, to znaczy ulica i domy dookoła. No i się po prostu klubbingowało, czy ławeczkowało. Tak? Rodziły się w czytelniku trochę. Tak, rodziły się koalicje, one się rozpadały. A jeszcze proszę pamiętać, że przed telewizją, nie mówiąc już teraz o internecie, no, było, ale nie wszyscy mieli radio i generalnie wieś, czy ludzie na wsi żywili się plotką, tak? Się knuło, tak? Się spiskowało, szeptało za plecami, coś się odplątywało i dzięki temu jakiś rodzaj, no, trochę wdzięcznej, a trochę przerażającej wspólnoty się wytworzył, wytwarzał i trwał bardzo długo. Co mnie zaintrygowało w tej miłości, to jest to, że to nie jest taka już trochę zgrana historia o wiejskiej dziewczynie, która zakochuje się w dobrym SS-manie, bo jest tutaj powiedziane, że on jakby świadomie na tej wojnie był. To nie był człowiek, który nie wiedział, co tam się dzieje. Natomiast ona nie dopuszczała właściwie do siebie tej myśli i jak pan powiedział, no, język był im niepotrzebny, tak? Właściwie oni milczeli, to była historia bardziej zmysłowa, więc można powiedzieć, że ona zakochała się w mężczyźnie, który po prostu ją zafascynował, ale nie znała go, prawda? Więc tutaj gdzieś ten... Czy to był grzech? Bo też jest tak, zauważcie, że... Nie znała go tak do końca. Ta wielka wojna i kwestia tego, kto jest najeźdźcą, a kto nie, przechodzi trochę poza tą wsią. Znaczy on dla niej wojny nie ma prawie. No to jest tak, że ci ludzie pogranicza, Sońka i ta cała wieś i te inne wsie
przez wiele wieków były, no i poniekąd do dziś są pograniczem. Tam nie ma, powiedzmy, do pokolenia moich dziadków, nie ma identyfikacji z narodem, tak? Wiedzą, że są Polacy, wiedzą, że są Rosjanie, nawet wiedzą, że są Białorusini, ale te słowa nie mają dostępu do nich, bo oni są swoi. A tu jesteśmy my. Tak, to jesteśmy my. Swoi, tak? Mhm. Czyli, więc że co, Niemcy biją się z Polakami, tak, z Rosjanami, a z Żydami. No jest tutaj wstrząsająca scena. Tak, no. Tak, tak. Gdzie już jakby jasno chyba wiedzą, że tak, nie mają dobrych zamiarów. Tak, więc wybili z sąsiadów, tak? Znaczy Żydów, Niemcy. Ale ta wojna tak trochę, no, tylko niszczyła im życie, tak? Nie o nich chodziło w całej tej masakrze. Mhm. Przez sekundę mówiliśmy o zwierzętach. One też są ważne w tej książce. Ludzie kłamią, a zwierzęta nie kłamią. Koty nigdy nie kłamią? No akurat koty są dość podstępne i no czasem właśnie kłamią. Ale na potrzeby powieści musiałem wyposażyć koty w gen prawdomówności. Natomiast zdaję sobie sprawę, nawet psy kłamią. Nawet mój pies kłamie. To, ale... Że na przykład nie zjadł wcale tej szynki, która była na stole. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.